Guess who's back? back again. Boris Beck. Tell the friends. Guess who's back? Witajcie serdecznie, tutaj Repus, a to jest Boris Ursus himself. Słuchajcie, Boris nie wygrał w ankiecie, był drugi. Prawie dwa razy mniej głosów miał chyba niż bretończycy, to co prawda, to prawda. Ale gramy Borysem. Dlaczego? Pograłem sobie sam dla siebie bretończykami. Nie wiem, nie czułem tego. To było takie kurwa nudne, tak mi się nie podobała ta, ta bretonia, tak kuźwa nielogicznie ona jest stworzona, po prostu jedyne co zrobili, to ziomka stąd przejebali tutaj i mówi, mówią, Elo, grajcie, będzie fajnie Ale nie było fajnie. Za, 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 Kurnie, nie podoba mi się to, ani kuźwa Lorowo mi to nie pasuje. Że tu jest kurwa Bretonia w lustrii. E, przyjmując, bo ja lubię grać Lorowo ogólnie? Lubię, bo to, bo na przykład Imperium, a, lubię trzymać się granic imperium i... I tyle, ewentualnie jakieś najazdy robić na wrogów Imperium. Ale na przykład, e, grając z tymi tutaj, to kurna, tak nielorowo się czułem, bo to prawda, wy wywaliłem wreszcie wszystkich wrogów lustrii w kilka, no w kilkadziesiąt rund. I. i co? I tutaj jednoczyłem już w Bretonie za pomocą technologii, ale też kurna, nie widziałem tego w ogóle, żeby tutaj mam mi grać jedną częścią, a to drugą częścią, to. nie wiem, po prostu powiem wam nie czuję tego, szczerze mówiąc. E, poza tym też, kurwa, jakby bitwy bez żadnego polotu. Po prostu, no, ktoś miał nie obrazić, no i mu. Kurwa, co to za bitwa? To bez sensu dla mnie. W ogóle, jakby. No nie, no nie, nie podeszło mi to szczerze. Natomiast kuźwa Borys Czad, który najpierw wysłał Juriego w pizdu na północ dla jakiegoś wiru czy coś ten deseń. E, bo, za, niby, żeby odnalazł Ursus, Ursuna, ale tak na serio, dlatego, że e, podrywał Katarinę, a następnie sam poszedł mu osobiście w jak stał się tym e, księciem chaosu. To, no kurde, Borysa to ja czuję natomiast. W ogóle, jaki Borys miał kozacki kujwa start w tych, w kampanii tego chaosu. Ponieważ tego odpaliłem, tak, Forfan, i kilkanaście rund nie rozegrałem. Kuźwa, jaki to jest pieprzony kozak, słuchajcie. Było tak. On siedzi se w tym lodzie, zamarznięty, Jolo. I przychodzi, kuźwa Konstantyn, ten, czy on, Konstatyl, czy jak to się nazywa z Erengradu. I do niego, o, Ursus, tutaj, czy się tutaj wiem, że chciałbyś uwolnić, pomóc temu imperium. ty byś się nadała, nie, twoja pierdolnięta córeczka. I, I w ogóle tęsknię za to, bo kurde, ale wiem, że już nie wrócisz. No, szkoda, szkoda. Przychodzi natomiast e, ten, e, ten, ten, ten wieszcz cały, co tam zawsze w kampaniach mówi i całą historię opowiada. Słuchaj, Borysie, wiem, że bogowie chcą, żebyś się napierdalał. Chodź się napierdalać, a w zamian daj mi na krew e, tego e, e, Ursuna. Borys, no kurwa, Mordo, już idę i wyszedł po prostu z tego lodu. Dostaniesz swoją świętą krew a ja napierdolę chaosowi. No i... zarombisty start, zaczyna gdzieś tam za w ogóle. Tutaj, w tym miejscu. I po prostu napierdziała się na lewo i prawo z orkami. Kurczę, troszkę mnie boli, że jakby... Tutaj, w normalnej tej kampanii, co grałem, czyli tej postałej kampanii trójki, jest to duży teren, tutaj wygląda na o wiele, wiele mniejszy. To mnie tak troszkę zawsze boli. Jak mapa się bardzo różni od, na przykład, jednej kampanii, a drugiej. No ale cóż, zaczynamy Ursusem, e, Borysem Ursusem. I znowu będzie mi pierdolić w kampanii Kataryn, Katarzyny. Kuź właśnie tego dosyć. Jak najeżdżę na tego generała i będzie, bo ten um, Borys Ursus himself, albo Car Returned. No ale cóż, musimy napieprzyć na razie Kornowi. Co to ma Korn? Ogary. Ja zawsze pierwszą bitwę nie wiem dlaczego. Po prostu tak, lubię rozegrać. Kurwa, on ma bazowo drugie, drugopoziomowe jednostki. Dobrze, że ja też mam dobrej jakości jednostki. Rozegrajmy sobie bitwę. Mamy kapłana na start. Szkoda, że nie czarodziejkę. Bo kapłan, kapłan jest bardzo dobry w uzupełnianiu jednostek. Natomiast czarodziejka no jest bardzo dobra w zadawaniu damage'a. Kapłan na początku jest useless. Czarodziejka według mnie na start jest silniejsza. Czy znaczy kapłan jest troszkę od napierdzielania się też? Bo on chyba jest takim bardziej kapłanem bitewnym, mi się zdaje. Ale natomiast czarodziejka, no, jednak tego spela rzuci raz na jakiś czas i to jest bardziej OP według mnie. Ale słuchajcie, przepraszam a propos bretonii tego widza, który bardzo nale nalegał na bretonię. To bardzo, bardzo go przepraszam i każdego, który głosował. Jeżeli serio chcecie bretonię, tak bardzo, bardzo, pomimo tego, co ja wam powiedziałem, jak ja czuję się o tej bretonii i napiszecie w komentarzach, to ja się poświęcę i nagram, ale nie nagram na zasadzie Ej, no nie chcę, mnie się boli, mnie ta. Kurna, no przesuncie się tak. Boli mnie ta Bretonia, nie no. Wimdzowiem, smutno mi migrałem z tą Bretonią. Tylko rzeczywiście, no koniec końców, jest fajne, tylko lorowo tego nie czuję. A ja bardzo lubię granie lorowo. W ogóle nauczyłem się kilka rzeczy. Na no, że przy, przy, mamy alt ile przycisk myszy i sobie, tak przestawiamy jednostki. I to jest akurat. E, spoko. Tylko jest kilka klawiszy też, które sprawdzałem, ale zapomniałem, jak one działają. I tak, miśki dajemy po lewo i prawo. Borys ma fajne modyfikatory, że na grę właśnie w napustkowiach chaosu. Ale już wam tłumaczę w takim razie. Czy on będzie podchodzić, czy ja muszę podejść? A, bo to ja pukam, czyli ja muszę podejść. Okej, okay, no to idziemy. No i ma fajne modyfikatory. Ogólnie mam, mo najpierw zacznijmy, mam modyfikatory do niedźwiedzi, które daje mu utrzymanie tych jednostek Armii Lorda minus 50%. Więc myślę, że Borysem naspędzimy sobie tych je Jeźdźców Niedźwiedzi po prostu. Dodatkowo on ma busty do ataku chyba i pancerza. Albo do, nie, chyba do ataku ogólnej dyscypliny. E, przeciwko jednostkom Chaosu, Demonów i Norsce. E, dodatkowo ma polepszone relacje z Kislewem, e, ale tym od Katarzyny. E, dodatkowo on ma zmniejszony chyba koszt budowy jednostek y, tych główne, głównego budynku w miastach jednych i drugich tych większych i mniejszych i opień i kurna Zmniejszony koszt chyba budowy y, tych kaplic co dają pobożność dlatego bardzo fajnie może to wyglądać i chętnie sobie tutaj zrobię to y, to kampanie z y, Borysem Pamiętam, odpalam pierwszy raz tego Warhammera trójkę, jak już ten Immortal miał wychodzić. patrzę, co to jest kurwa za ukryta pose? Jak się dowiedziałem, że to jest Ursus himself, to się podjarałem, że ja pierdolę. Ogale, Korna mogą nas wymanewrować, dlatego musimy mieć to na uwadze. Strzelać już do nich. Ale mamy natomiast yy, jedną jednostkę więcej i to niedźwiedzi, które mi pomogą w walce. On ma fajnego jeszcze skill'a, który mu też pomaga w walce. I tak, ładnie się wpieprzyły. Nasze niedźwiedzie to są koń z końców, końcu trzeciopoziomowy tier. Dlatego liczę, że porobią robotę. Chciałem ja, co zrobi ten od korna? No nasze niedźwiedzie wpierdalają te ogary ich. Dyscyplinka ogarów się e, rozwaliła. Wpieprzają Ten od Korna w jednostki piechoty się wbija. No my też się w nie wbijemy, tylko na razie odjedziemy tutaj i zrobimy rozpęd szarży. A, one mają chyba furię, jak przegrywają te jednostki. To też musimy mieć na uwadze, że one mogą tutaj być niemiłe dla nas. Ale Borysa, przerzucimy sobie na ich przywódcę. Tego Konstantyna też. My się jeszcze nawalajcie z nimi. O, taj też już jest wolne. A tam się przyda to ma małe wsparcie, akurat. I nawalajcie się, proszę. Strzelajcie do. ...gościa. Jak ja lubię też, że oni tymi pistoletami walczą. Gościa chyba trzeba zarąbać, tak? Osobiście, kompletnie. Bo on może... A nie, nie ma niezrównaną dyscyplinę, no dobra. Więc on się zaraz wyparuje, bo on już... ...się rozwala jako demon. Jest demonem, a nie człowiekiem, więc idzie w pył. No i zwycięstwo. Chyba nie ma co tych gonić. Plus oni chyba są nawet dosyć szybcy, mamy tylko niedźwiedzie na 75 prędkości. No i udało się. Wygrana i sobie za wygraną odnowimy jednostki. Fajne jest, że to odnowienie jednostek to jest wysłanie tych ziomków do bozów pracy. O bo tam później mówi send them to labor camps. Nawet Katarzyna tak mówi albo We'll need more hands to work, czy coś ten desk i po prostu bierzemy demony, i je wysyłamy w pizdu do obozów pracy i tyle. No i wieża udręki to sobie zrobimy automatem, bo nie robię mniejszych osad. Aż to była większa, nie, nie była większa. I właśnie damy pierwszą osadę, przy Państwa, ładnie tutaj, tak po Bożemu. Aaa, Kozaków tylko możemy rekrutować na start. No to lipka tak troszkę. Tutaj mamy. Myślę, że tych derwisów sobie ewentualnie nie sfokusować się, ale. Bo oni chyba będą bardziej openić Kozacy z włóczniami, ale później mamy tych ciężko zbrojnych, no to. I koniec końców według mnie lepiej pójść niż husarie! Hurra! Hehehe. No to pójdziemy sobie piechotę tak przyszłościowo. W ogóle co pojebana akcja, mamy technologię chłodnie. Jak mamy kurna wszędzie zimę tutaj na północy. Jakby nie można było po prostu nazwać. E, czy nie, Zarcia wystawić na zewnątrz i tyle. Też się zastanawiam, czemu oni kuźwa nie umieją normalnie wymówić nazwę, znaczy nie umieją normalnie mówić po prostu. Najnormalniej mówi Katarzyna według mnie, tylko ona mówi z tym oczywiście słowiańskim akcentem, ale według mnie tak zrobionym, że no mów ze słowiańskim akcentem, żeby to było słuchać, Mówi po angielsku. Konstantyn, on seplen, nie wiem, jakby miał zęby kuźwa wybite. E, no i takie co, co co z Konstantyn, jestem tutaj, żądę czym. Nie, tylko, tylko, że głosem starego dziadka. O, w ogóle tutaj karak draki istnieje jeszcze? Nie wiedziałem nawet, że oni istnieją. Myślę, że o nich kompletnie zapomniałem. I, A natomiast Borys tak mówi, jak typowy stały stary dziadek. For kiśle For kiśle Borys Ursioś Himself! No kurde, jakby po prostu stare dziadki nagle w pewnym momencie mówiły inaczej. Nie wiem, ale. No jest taki, taka granica wieku, że jak rozmawiasz z starszą osobą, no teraz w tym przypadku akurat 70-80 lat. No to słyszysz inny akcent? Natomiast osoby już te młodsze, większość też starych, ale młodsze to mówią właśnie z innym. Już bez tego takiego seplenienia, albo bez takiego. Nie dodawania wschodnich akcentów do języka. Tak to zaraz spiżowy Ołtarz. Poświęcony Bogu krwi, Sprzyżowy Ołtarz to leży przerażającego Sima Regula, ulubionego krawego ogara samego Korna. Jest to jakiś. Jak to wygląda? Jakiś tutaj pałac. Samego Ogara nie widzę. Tutaj by, by tak sobie kurwa za kościoł fajnie biegał. To by było śmieszne. Ale czy fajne byłoby, jakby takie miejsca, właśnie takie specjalne, można by wejść i na przykład coś ogarnąć, coś znaleźć. To by fajne akurat. No i też zostawili tylko trzy osoby, w, trzy, trzy oddziały w tym mieście. O, to akurat kunie są, więc dobrze. Tu mamy kunie, tu mamy to. Natomiast, kurde, bo w sumie nie, a w sumie, jakbym przeniósł do jednego miejsca, mogę później zbudować farmy. Farmy zmniejszają koszt werbunków w danym regionie, czyli, a w regionie, czyli, że na myśli tylko w okolicy danego miasta, co masz tam granice. A nie natomiast w całym, całej prowincji, tylko region to jest tam, gdzie miasto i okolica. Kogo mamy w ogóle na południu? To jest e, chyba Cinch? Nie, Slanesh? Na Slanesza mi kolega wygląda. Powiem wam w ogóle, że tym Karak Drak grałem sobie w Warhammerze 1 dodatku, który pozwala właśnie na granie mniejszymi frakcjami. I kurczę, fajnie by było, jakby była opcja zagrania czymś takim w Warhammerze trójce. Też bym sobie zagrał takim tutaj Kraka Drak na przykład, albo innymi klasnoludami, których przeznaczeniem jest dostać szybko w pierdol, ale musieli jakoś zapchać prowincję czymś. To byłoby fajne. Chcieliśmy trzecią o prowincji, i co by tutaj zbudować? Może z cerkiew, żeby zwiększyć nam kontrolę, niszyć spaczenie w miejscu, zwiększyć pobożność? Pobożność możemy wykorzystywać tutaj na wzmacnianie konkretnej frakcji w tym momencie. I to ona, będziemy wspierać oczywiście naszą córkę, żeby zjednoczyła tego Konstantyna, całego pieprzonego. Ale też musimy wykorzystywać na tutaj ojczyznę naszą. Tylko my musimy, z popleczników wykorzystujemy na właśnie wspieranie, a pobożność na e, wezwanie tego Ursusa, czy kogokolwiek innego, Ursuna. W ogóle, czemu jeden się nazywa, kuźwa, Bóg Ursun, a ten musiał się nazywać Ursus? Ja pierdzielę. To, nie tak nazywać się jeden Chrystus, a drugi Chrystun. To, kurna, to bez sensu. Po co... Nie! Czy. Najpierw no, macie religię muzułmańską, macie Allaha. Czy. ktoś chyba ma tam. Jako Allah się nazywa? Nie. Jedyne w sumie, gdzie jest Jezus, takie ewentualnie, to jest na przykład Jezus. W... La... Jako Latynosi tak mają. Ale no kurde, belę, no, bez przesady. A do co mamy? Wyjąca Cytadela, Wzniesiona, by okiełznać wichry szalające na pustkowiach chaosu. Tylko koniecznie wiedzieli, że ich siła wykorzystywana jest do zasilania znajdującego się wewnątrz cytadeli portalu prowadzącego wprost do królestwa chaosu. Bramy runęły wraz z rykiem Ursuna. Okej, okay, tutaj by chyba w takim razie było przejście bezpośrednie. Ale to jest ciekawo. Kurde, na przykład taka ciekawostka lore'owa. Są po świecie rozstawione monolity zbudowane przez elfów. To pewnie tam, gdzie miały dostęp, gdzie żeby je zbudować. I te monolity mają zdanie zwierać lokalne wiatry magii i przesyłać sprost do wiru, żeby ten wir, żeby tą magię, wypierdzielać z tego świata. To moc chaosu. I no możliwe, właśnie, że to też mogło być zbudowane kiedyś przez elfów. Jak jeszcze, nie wiem, był łatwiejszy tutaj dostęp do tej okolicy. Bo ogólnie jest tak, że nie ma, niekoniecznie jest tak, że cały czas jak jakiś teren jest pod władzą chaosu. To nie jest tak, że zawsze on jest pod tą chaosu. Pytacie się, o kurde bele, jak? A to wygląda na... Co my tutaj mamy w ogóle? Archaon. O kuźwa. E, natomiast jak pyta... Możecie spytać, jak to możliwe, a to tak możliwe, że te wiatry czasami wieją mocniej, a czasami słabiej. No i na przykład przez chyba tysiąc czy półtora tysiąca lat było dosyć spokojnie na świecie, bo te wiatry wiały bardzo słabo. Natomiast właśnie ostatni okres lorowo w Warhammerze Czyli powiedzmy ostatnie 200-300 lat to już jest moment, kiedy te wiatry napierdalają. I, i chaos właśnie wtedy ma większą moc i są właśnie napady tego chaosu. No i tak, my sobie tutaj bierzemy oblężenie ogólnie tych prowincji. No i... Skipujemy, może do nas wyjdą, jak do nas wyjdą będzie bardzo dobrze. A jak nie wyjdą, no to ich po prostu weźmiemy na oblężenie, ponieważ... Spaczenie jest na tyle niskie, że my nie tracimy, nie mamy wyczerpania jednostek. A ono, oni natomiast, że są podczas obleżenia, mają. No i w końcu nie tracimy jednostek. Możemy sobie zaatakować. Okupacja zwykła, żeby nam się nie buntowali. Już tutaj blisko jest że do jakiegokolwiek buntu. I możemy sobie lecieć tutaj z budową rzeczy w prowincji. Kurde bele. Ee, żadna prowincja na to wygląda chyba, że ta. Ale żadna nie miała przecież surowców w sobie. Więc tutaj kłopot. Fajne jest jak tutaj ta główna prowincja ma surowce. Mamy tutaj... Plac Targowy, który na koniec końcu zwiększa nam produkcję surowców handlowych z lokalnej prowincji. A no, chociażby tam miał jakieś fajne, bo jak będzie miał na przykład konie, no to słabo, no bo konie to nie są na sprzedaż, niestety. Eee, Mountain Blade jest, jest i to mi się podoba, ale tutaj niestety nie jest. No i nic nie będę chyba budować. A kurna, a może coś zbuduję. A może coś zbuduję. Coś z tymi farmami, co wcześniej mówiłem, to ja palnąłem głupotę. Przepraszam was bardzo. Bo w sumie możemy farmy zbudować tutaj, a i tak rekrutujemy z całej prowincji tylko w tym budynku, w tym miejscu. To, to ja walnąłem głupotę. Ale teraz walniemy sobie plac targowy. O, też ma coś takiego fajnego jak zasiedlacz, co daje rozwój wszystkim prowincjom i brak kosztów kolonizacji. To jest o tyle fajne, że możemy na przykład... E, jeżeli naszą daną nie, mu nie musimy się pilnie ruszać, to możemy zniszczyć prowincję i po skolonizować. Stracimy co prawda ludzi, ale, jako taką prowincję, to skolonizujemy za free i zarobimy sobie. No to musimy też na plusy i minusy brać wtedy uwagę. No ale zawsze jakiś bonusik taki fajny, frakcyjny do tego mamy. Jako, że za poboczną się możemy nic tutaj robić. Myślę, że warte ogólnie jest, żeby korzystać z tych yy, tutaj wezwania budanych bogów. Tylko, że na razie nie widzę dokładnie w tym momencie, żeby cokolwiek było warte. Że dokładnie w tym momencie, żeby kliknąć. W przyszłej rundzie, albo za dwie, trzy, może inaczej. Czy ktoś w ogóle nas lubi? Kraka, drak. Czemu wy na przykład nie chcecie jakiegoś tutaj handlu, dopóki nie zostaniecie, nie zostaniecie rozpierdoleni jak zawsze? Serio? Prędzej Slaner ze mną weźmie handel? Albo ziomek, który, albo ziomek z ogrów, gdzie ogry zawsze wojny powiadają? Natomiast ma kraki, drak? Prawie Archaon ma podobne szanse na wzięcie tego handlu niż pieprzone krasnoludy. Co to ma kuźwa znaczyć? Chyba, że to są te krastoludy chaosu słynne, których w grze oczywiście nie ma, a, jaranie, a wszyscy się nimi jarają i nie mogą się ich doczekać. Co ja ogólnie sobie teraz pocznę, możecie się spytać. Wyborny ból zniszczony? Lel? Ten cool tutaj, Ok. Ale możecie spytać, co ja pocznę w takim razie. A, o, pocznę to, kurde bele, od razu... Poszła misja i od razu poszedł poziom, bo mam ósmy poziom, tym e, Ursusem. Zrobię otóż to, żeby powiem wojnę najpierw chyba Archaonowi. Rozpizgam go sobie, póki to wydaje się możliwe. A następnie pójdę chyba rzeczywiście na ten Monolith, na ten Kul, bo muszę uważać, a wrogów mam z każdej strony. Więc nie mogę się zbytnio przywiązywać do prowincji, ale. Liczę, że da radę i wszystko pójdzie dobrze. mamy bardzo mało niestety tych słownych regimentów. Nie dorobili ich Kislewowi. To jest smutne. Prawdopodobnie będzie w milionie DLC, gdzie jeszcze dodadzą jakichś wyrwanych lordów. Czyli jeden będzie się znajdować kurna się domyślam Nagar w Nagarot. A drugiego wypieprzy pewnie za te góry wschodnie, za Kislew. Tam, tam gdzie zaczyna borys. W ogóle te tereny kiedyś należały do Kislewu. Według starego lor. Jakby. W czasach obecnych znajdują się rzeczywiście dla Kislewu, ponieważ Kislew tam prowadził kiedyś kolonie po prostu przez góry i tylko to było zbyt niebezpieczne koniec końców, i się nie opłacało i przestali Ale to jest stary lore, według starego loru, bo dużo różnych fajnych rzeczy. Na przykład powiem wam tak, że według starego loru um, Slanowie to byli pradawni. Ale tak mówię, to jest stary lore akurat. O, ho, ho, czyli że Archaon pierwszy wypowiada mi wojnę. Okej, okay, mordo. Tak się skojarzyłam całą armię Borysa Ursusa himself. Gdzieś se poszedł ten Archaon ogółem armią. I jesteśmy chyba w stanie wojny z nimi. Czyli skończyliśmy misję. Udało się. We did it. To jest jakiś Norseman na pełnym speedzie. Ło, wow, Archaon idzie z ofensywą zamiast tutaj. Co on ma? O, ja pierdolę. Ja nie, nie mogę go zaatakować w jedną rundę. Mogę. Automat, a biorę. Bo. Co tam Mat? na psychologię. Niech będzie dla carskiej gwardii. A tak, jak mogę ich zająć, no to bierę. Co my tutaj możemy zbudować? Pobożność, żeby spaczenie im zmniejszać. To według mnie będzie dobra opcja. No nie ma sensu w tym monolicie budować, jakie tutaj wrwać kogokolwiek. Ja idzie Archaon jeszcze z piekielnym działem, matko bosko, jaki on jest kurwa straszny. No i tracimy tą prowincję, co ja wam mogę poradzić niestety. Jak Archaon kurwa podszedł i on mi zniszczy tą prowincję nawet. Nie, że przejął, tylko zniszczył. Gościu chyba cały czas polega na byciu kurna hordą. Zobacz, że możliwe, że ten norskanin tutaj to jego wasal, więc może dlatego nie traci wyczerpania, nie traci armii z powodu braku prowincji. Oh, Zajmij gra. mi okej, okay. trzy osady, dostanę pieniądze, kruk za krakał, ja jeszcze dostaję kurwa spaczenie w tej mojej jedynej prowincji z, z tego cincha. Pytanko właśnie, jak to wygląda? Nie wy, cool. Sojusznicy obronni? Ale ja nie widzę, żebyście tacy, kurwa, obronni. Nie jesteście militarnymi. To czemu ja się biję z wami, mordo? A no bo ja nie pani maju troszkę teraz, w tym momencie. Oj, teraz sobie postawił tam, kurwa. To było logiczne. To było logiczne. Najpierw zniszcz prowincję, a później ją kurwa, zajmi. Słyszeliście moją taktykę, którą opowiadałem właśnie w tym momencie. Archaon usłyszał, ale natomiast przegapił to, że żeby on nie... Że on nie ma tej umiejętności, żeby za darmo to robić. Jak chyba... Kurwa mać, gdzie teraz Korn jeszcze? Do tego mi jeszcze Korna dopierdala z tym... Z cinczem. Świetnie. No jest ziomek sobie, stoi na galizonie, ale do niego nie dojdę. I... Muszę sobie w ten sposób się ustawić. Tutaj możemy sobie zwiększyć to. I kurde bele, co by tutaj zrobić? Możemy... To święto knieje walnąć. Żeby tym się ewentualnie rekrutowanie armii tam było tańsze trochę. Spaczenie się zmniejszyło, bo tym spaczeniem to mi ta zdowalają. A. Co ma jeszcze Borys Ursus do tego? Ma zmniejszone chyba bu koszt budowania garnizonów, jeżeli chodzi o nację, i ma zmniejszone minusy za posiadanie prowincji w rejonach, które nie są. pod właśnie jego frakcję. Jeżeli, że przykład powiedzmy, gramy elfami i elfy nie lubią gór, to mają minusy spore. Natomiast Ursus ma na te minusy zmniejszone frakcyjnie. A ten ziomek sobie właśnie odszedł. O... i odszedł, I... ale czego dorwę, bo jest w zasięgu prowincji, więc możemy tutaj stoczyć w bitwę może, ale wtedy całą ich armię prawdopodobnie zniszczymy. Skórcie bąku! Mogłem prawdopodobnie do prowincji dojść. Ja ją zaatakował, a teraz nic. Archaon jeszcze nie idzie, więc w takim razie też nie będę go prowokować. Kimś tutaj rekrutowaniem jedn armii. Dlatego też, że nie mam pieniędzy na utrzymanie dodatkowych armii. A myślę, że boryscem byłem w stanie to ugrać. A jak nie, to wczytam grę, rozegnam wszystko jeszcze raz i ten zrobię, tym razem zrobię wszystko mądrzej. O nie, Archa, on poszedł na północ tutaj, na tą główną prowincję. Fak. Jebany. Jak go muszę gonić, żeby umocnić mu armię? Muszę pójść tak, Monolit, czyli tą prowincję muszę olać, Monolit zająć, pójść tu mu najebać. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze zdążyć. No dobra, ta armia sobie ucieka. No nie pierdol, że ja to muszę zająć. Ku**a, to mi tu... Jestem ture w dupy, dupę przez tą prowincję teraz. Chciałbym ją zniszczyć, ale w sumie jak mam zniszczyć prowincję po drodze, to chuj. Nic tu nie buduję, bo zaraz mi... E, ci... E, norskanie no, pewnie to zajmą i będę miał przerąbane. A i zacznijmy sobie rekrutację czarodziejek. Z tego co zauważyłem, modyfikatory Katarzyny są takie, że ona ma zmniejszony czas właśnie rekrutacji tych czarodziejek. I to jest no, różnica dwóch tur. I to może być trochę zauważalne. W late game niekoniecznie, jak ja tymi czarodziejkami już srałem, jak pamiętacie może. Yy, ale rzeczywiście zauważalne. Noż ty skurcz, mąku, gdzie ty w ogóle jesteś skawenie pieprzony? Tutaj na południu pewnie, tak. Mogę zniszczyć to prowincję, może by nie olał wtedy. Gdzieś Archaonas skurczycy synie zaatakował jest teraz większym wyzwaniem dla nas wszystkich. Kurde, on spierdoli jak ja podejdę pewnie. Ale to jest most, więc jeden pies muszę iść w tym kierunku. No Oj spierdolił. Tutaj jeszcze błot nieunikniony, no zajebiście, tak. Ja to wszyscy mi to jak się rozwalcie na lewo i prawo. Też w ogóle co. Z, nie, no zauważyłem na koniec kampanii Katarzyny. Mamy tutaj podział na lodowe czarownice bohaterów i lordów. Ja zawsze robiłem, że w tych dwóch dawałem na wolnicę, na dole dawałem lodu i dlatego myślałem, że czarodziejka lodu jest czarodziejką y, lordem zawsze. Nie wiem czemu tak. Nie, nie doczytałem po prostu najważniej. A zróbmy sobie lodu. Nie pamiętam, która była, która któraś była lepsza, pamiętam tyle. Ale. Co, kto robił, gdzie, jak, to no już nie pamiętam. A Trzeba by tutaj ogarnąć tą okolicę. Zajazd był pod kontrolę, ale to kontrola 1, 2, 3 tylko. Ja pierdzielę. <laughs> o kurde, gościu, mi ten kul ratuje dupę na razie, chcąc traktat pokojowy. Czyli nim nie muszę się przejmować, a tam jeszcze bunt wyskoczył obok Archaona. Więc tak, szybko ten monolit sobie odbije. Z powrotem do, do, do mnie. ach niestety, o, tutaj mamy monolicie. E, miejsce wydobycia solanki, wezmę sobie sól. To zbuduję szybko. O, pieniędzy potrzebuję bardzo mocno, rozwinąć te tereny, prowincje. a e, jej tutaj, a propos tej czarodziejki, straż przednia, ta jednostka może zostać wystawiona, nawet najbardziej męczące... Straż przednia będzie zajebista. A to znaczy, że czarodziejkę mogę wystawić do przodu, przed armię. I ona może sobie rzucić np. spel i zacząć spierdalać. Więc to będzie dobre. Według mnie, przynajmniej. Kurde, tutaj mogę zbudować. A te seny się pojawiły teraz z kaweny przeciwko mnie. Więc to nie, nie jest chyba dobry pomysł. No i Archaon się w pieprza. Niby nieznaczna porażka. Se szybko sprawdźmy. Znaczna według mnie. Czytajmy to sobie I rozegrajmy No mieli czas porobić wieże oblężnicze Jak na złość, dobrze że się też z dwóch punktów A teraz ważne pytanie Czy jak ustawimy tutaj uczników, mają taki zasięg Ustawimy tutaj uczników, mają podobny zasięg Dlatego myślę, że u góry ustawimy sobie Strzelców pistoletowych A ten nie mają w ogóle nie mają wieży, ale mają latającą jednostkę, gdzie antykorę. Mają tutaj piekielne działo, ale one jest popierdolone w ogóle. Już, już wie, w jedynce go bardzo nie lubiłem, bo jest bardzo OP. Się rzuca skubane, jakby żyło mocno napędzana chaosu. Co to z tyłu jest? Kujwa mózg? Czy jakieś istoty żywe, które to napędzają? Ogólnie nie pamiętam co to było, ale jest jakaś jednostka kawenów, Taka dystansowo ofensywna. I tam praktycznie Skaweni yy, używając jej to jest praktycznie pewna śmierć dla nich. Ale jest to honor, żeby z niej korzystać, taki skaweński. Chociaż w sumie mogę tych huczników rozstawić tak. Tutaj rozstawię kawa kawalerię. Może nawet nią wyjadę, żeby po prostu zatrzymali ich na trochę dłużej. I moje jednostki były w stanie ich ostrzelać. Tutaj teoretycznie nie, nie ma wież chyba podpiętych pod tą bramę. Tutaj nie, tutaj. Są te dwie wieże. Czy tam miałby jakiś sensowny zasięg. ja może jednostkę bym tutaj rozstawił. Tak, jest to sensowny zasięg według mnie. Więc sobie tak to ustawiam, ale kurde, bele. Tutaj są te dwie jednostki. Źle to rozstawiłem, sek. misek. No, tutaj natomiast rozstawiam. Jednostki defensywne, bo będą im wjeżdżać, e, będą im wjeżdżać po prostu wieżami. To defensywne myślę będą lepsze, no będą tylko na murach się skupiać. Natomiast tutaj mogę rozstawić te bardziej ofensywne, ponieważ będą musieli albo wbijać się e, po drabinach, no albo przez główną bramę. Ja wejdę przez główną bramę, to już chuj, ale postaram się ich ostrzelać wtedy jak najbardziej. Ja Jeszcze mam tysiąc punktów, które mogę wykorzystać na budowę, budowę bożych wieżyczek na przykład. Takie, żeby dobrze łapały zasięg. Nie ma co tutaj budować wewnątrz budynku. Teoretycznie, teoretycznie, kujwa, obrona wewnątrz może być lepsza. Te, to może mieć, kurwa, sens. Oj, demyt. chyba się ustawimy w środku jednak. Tutaj mamy punkt. Tutaj mamy trzy wejścia i one są ciasne. Hehe, he, ciasne. To w takim razie. Cholercia. No ale musimy jakieś jednostki poświęcić, żeby teoretycznie ich przytrzymać. I też by te wieże troszkę sobie postrzelały. Więc no, poświęcimy tych zwykłych łuczników. E, ku temu dzielnemu. celowi. Żeby. E, żeby ich też troszkę powstrzymali. I ta się zastanawiam. Czy budować stricte tutaj. Te wieże, bo tak mogę to zbudować wieżę, tu mogę zbudować wieżę. Ona z którym punktem się łączy: głównym czy tym pobocznym? Lipa, ta też z tym tutaj trochę. Lipa, tutaj mamy natomiast wieżę, która łączy się z tym. A kurde, bele, Bo jest też opcja, żeby wieże pobudować po drodze, żeby postrzelali sobie do gościów, co będą iść. Ale te też będą miały fajny zasięg. Zbudujmy najpierw w takim razie te za 500. To może być mój błąd, bo nie wiem, jak długo im zajmie dojście tutaj. I spróbujemy się utrzymać jak najbardziej to możliwe, jak najdłużej. Dobra, pobudujmy sobie w takim razie oddalone wieże, żeby troszkę teraz biły. Tutaj rzeczywiście mogę je pobudować pierwsze. To im pewnie troszkę zajmie tutaj przybycie. No te ja wieże troszkę im porobiły a koniec końców. I tak, jadą pierwsze oddziały, bezpośrednio do nas, ci opuszczeni slanesza to ustawimy tutaj łuczników, planowałem tutaj przytrzymać, teraz tutaj zaczniemy budowę wieży, bo te, co po drodze miały się pobudować, się pobudowały, a te, co tutaj stoją, mam nadzieję, że napieprzają, po bożemu, to jeszcze się nie przedarli? Skurczy seny stoją, montują i wieże strzelają. On chyba próbuje tutaj zrobić dziurę w tym. No, ci uczniowie robią robotę. Ci też jeszcze się żyją w ogóle. Dziwne. Ci opuszczeni stanesza zostaną rozstrzelani, w cholerę. Nie wiem, czy ta barykada za 30 zdążyć tutaj zbudować. Mało prawdopodobne, ale by to im troszkę utrudniło przejście. Okej, okay. jedna jednostka jest u nich rozgromiona. No, tutaj sobie wjeżdżają. Kurde, bele, Zróbmy tak. Ich tutaj ustawmy. Tutaj w końcu chyba oni planują wjechać, czy nie, w tej strony? Przez tą dziurę. Nie, nie planują, czyli poszli na mnie połową armii tylko. Ale mogą stąd wjechać niestety, chyba, że ta szkodę zbuduje. A tu koniec końców ci łucznicy muszą strzelać. Archaon tu idzie osobiście do nas. Ci derwisze robią to mają za zadane, czyli żeby trzymać pozycję, na razie robią to dobrze. W takim razie tutaj potrzebują skubańca już pomocy, Słabo im idzie, ale tutaj ich odpychamy. W takim razie nasi strzelcy robią robotę. Ogólnie nasza piechota. Archaon podszedł osobiście się napieprzać. Dobra, przedzierają się przez tą piechotę. Niestety, chodźcie tu im pomóc. A tutaj są porobieni. Wjeżdżają niestety tendy. Na wieżyczki cały czas ich chyba cisną. Te nasze se możemy rozbudować. Ej, ci łucznicy, kurwa, jeszcze stoją. Ej, zobierzcie punkt. Skupcie ich uwagę na sobie. No, ci już zostali wybici w pień. O, te ogary spierdoliły w ogóle. Hej, tutaj mamy bezpieczną okolicę. Pomóżcie im tu w takim razie. Chociaż nie, tutaj też idzie idą potężne oddziały. Ci zawracają, ale tutaj też mantykora se leci. Kurwa. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jedno, jeden oddział mógłby to zostawić na przykład. To jest też pomysł. A no i mantykora nam się tutaj wiebała. Trzeba ją ogarnąć, ona jest OP To niestety mogą stracić punkt Manticora dostała w kurwa, ale zaraz zostanie też te, te straconą dyscyplinę kompletnie Wy im pomóżcie tutaj z tymi pomiatami Nurgla Bo one są silne Manticora na razie spierdala A już wraca no i szlachetna porażka. Skończyły nam się punkty obrony niestety. Czy co tam? No ale słuchajcie, obrażenia według mnie znacznie większe niż mogliśmy to zrobić automatem. Ja jeszcze mogliśmy się troszkę mo dyscypliną bronić, ale no to, to już były rzeczywiście te dwie jednostki, tylko się dobrze trzymały, reszta już była wybita. Ale broniliśmy się do ostatniego. Niektóre jednostki porobiły ponad 100 demage'a, ładnie. Ale ci łóżnicy podtrzymali tyle ile powinni tam podtrzymać na murach przeciwników. Mury też w takim razie porobiły swoje, a ja zobaczyłem, że nie wiem, czemu wciszone urządzenie audio. I przez to możliwe, że nie było słychać dźwięku z gry. No i Borys Ursus zapierdala, żeby zniszczyć archaona tutaj. Kurde, on ma uszkodzone jednostki, tylko wiele niestety spierdzieliło. Nie, stało, nie zostało wybitych w pień. I nie podoba mnie się to teraz. I am the danger archaon, pyrrusowe. A cię kurwa, przytrzymam teraz. Nie, nie Pyrrusowe. Do ostatniego. A nie, tam jednostki jakieś się pojawiły. No dobra. To weźmy automat, co my TRACIMY A nie, carską gwardię tracimy, a to chłymi w dupę. Walczymy, tylko tam MOGĄ mogło się POREKRUTOWAĆ niestety z tej armii z tyłu ale miejmy nadzieję, że to się bardziej opłaci nam niż im. I jak? Wam? Lepiej. Pójdzie naszemu Borysowi. Archaon osobiście dostał w od potężnego Borysa, który go nękał kilka dni. A tutaj mamy... Kurde, to pobożność bym pozwiększał. A mogę też... Aj, tutaj teraz by się przydało. Ten spieprzył niestety. Spieprza. I tutaj... Kim wy kurwa jesteście? Z kim ja walczę? Jacy tongowie? Ten koleś po prostu. Ja pierdolę. Ty mi życie tutaj zatruwasz, typie. Aj, aj, No i zaczęli... A nie, monolit udręki. Czy tego. Ten monolit. Przez skavenów. Kurde bele. Zacznijmy tak. Aj, tu będę miał bardziej naokoło, ale skończymy ten, tego archaona dzięki temu. No i jest skończony. Uzupełni jednostki. Nie, 1% tylko. Pieniądze, pobożność. A doświadczenie wezmę. Ok, i teraz w takim razie. Zapierdalam za nimi dwie tury. Później dopiero mogę tutaj się zająć tymi skawenami, ale to już zrobię w kolejnym odcinku, drodzy moi Państwo, więc widzimy się jutro prawdopodobnie. Do zobaczenia na razie. Cześć Pa.